kwietniu Tęcza Homanit jest cały czas w podróży. W zeszłą sobotę rozegrali mecz z Arką Nowa Sól, który był prawdziwą wojną nerwów. Do przerwy wynik był remisowy, 2-2. Pierwsza bramka padła już w trzeciej minucie po strzale Radosława Rakocińskiego, a druga, której autorem był Marcin Piec, w 38 minucie. Na parę minut przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę zdarzyła się katastrofa. Nasz golkiper Kamil Duchnowski otrzymał czerwoną kartkę. Na bramce zastąpił go Radosław Rakociński, który też podjął nieudaną próbę obrony rzutu karnego. Jednakże nie z takich opresji Tęcza wychodziła obronną ręką. W drugiej połowie zdobyli aż trzy bramki, dwie z nich autorstwa Pawła Cierecha i jedna Przemysława Maciąga. Wynik 5-2 w czwartoligowych rozgrywkach każdy brałby w ciemno. Nawet za cenę zszarganych nerwów, bo w niektórych momentach robiło się naprawdę gorąco. Ale nawet w takich sytuacjach krośnieńscy piłkarze zachowują zimną krew. Pięknym za nadobne, Arka Nowa Sól odpłaciła się już w środę w Pucharze Polski, gdzie wynik był taki sam, 5-2, ale tym razem zwycięstwo świętowali gospodarze. Zaczęło się dobrze, bo pierwszy gol wpadł na nasze konto w 24 minucie, ale do 86 minuty Tęcza nie posłała piłki do bramki Nowosolan, którzy zrewanżowali się za sobotnią porażkę. Tym samym ominął nas awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. Sportowe emocje, jakich dostarcza futbol, są niezrównane. Za to właśnie kochamy ten sport i Tęczę Homanit. Zarówno po miażdżących zwycięstwach, jak i porażkach, które zdarzają się nawet najlepszym.